Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Powiem, że jestem podbudowany, radosny, że na to dzisiejsze spotkanie dotarło Państwa aż tyle osób. Od samego rana aura nas nie rozpieszczała. 5 stycznia, rocznica wyzwolenia w Olsztyna. Razem z radnymi, przedstawicielami starostwa powiatowego byliśmy dzisiaj rano na olsztyńskim cmentarzu złożyć wiązanki na grobach powstańców. Następnie przemarsz po mszy świętej na rynek. I tak jak zapowiedziałem 27 listopada, kiedy to na pierwszej uroczystej sesji ślubowałem objęcie tego zacnego stanowiska burmistrza w Olsztyna, iż będę chciał z Państwem spotykać się. I to spotkanie już wtedy zasygnalizowałem, iż odbędzie się właśnie dzisiaj, 5 stycznia, w tym dniu tak ważnym dla naszej małej ojczyzny. Mam nadzieję, iż będzie to pierwsze z wielu następnych spotkań. Chciałbym, aby te spotkanie pod tytułem Porozmawiajmy o Olsztynie było serią spotkań. Nie wiedziałem, ile Państwa przyjdzie na dzisiejsze spotkanie. Wiadomo, dyskutować można bardzo długo. Nie chciałbym już tutaj na samym wstępie nikogo czasowo ograniczać. Tak jak powiedziałem, zakładam, liczę, że tych spotkań odbędziemy jeszcze w takim lub jeszcze większym gronie znacznie więcej. Natomiast jeszcze dziś, w ramach obchodów 96. rocznicy wyzwolenia Olsztyna, mamy jeszcze jeden punkt dzisiejszych obchodów, punkt programu, mianowicie apel poległych, na który Państwa bardzo serdecznie zapraszam razem z naszymi harcerzami, którzy ten apel przygotowali o godzinie 18. Razem ze mną na dzisiejszym spotkaniu są przewodniczący Rady Miejskiej, pan Jarosław Adamczak, mój nowy zastępca, pan Tomasz Spiralski. Tutaj w pierwszych rzędach, ale nie tylko, są również radni Rady Miejskiej. Widzę na sali obecnych kierowników gminnych jednostek oraz naczelników wydziałów. Jeśli będzie potrzebna ich wiedza, mam nadzieję, iż również chwycą za mikrofon i podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Ja na dzisiejszym spotkaniu chciałbym słuchać. Założeniem mojego spotkania było spotkanie się z Państwem i wspólne porozmawianie na temat Olsztyna, tak jak ten temat dzisiejszego spotkania. Porozmawiajmy o Olsztynie. Tych tematów jest naprawdę dużo. Ogólnie na temat rozwoju Olsztyna, w jakim kierunku chcemy kroczyć, na temat naszego nie jednego, ale liczby mnogiej powiem naszych jezior, na temat parowozowni, na temat parkowania w mieście, na temat pracy w takim zakresie, jakim samorząd gminny ma na to wpływ. Mam nadzieję, że podczas dyskusji tych kwestii poruszymy jak najwięcej. Mam nadzieję, że to, co uda nam się wspólnie wypracować, będziemy mogli wspólnie zrealizować. Liczę na Państwa głos. Oddaję Państwu mikrofon. Jest po jednej, po drugiej stronie sali. Te spostrzeżenia będziemy notować tak, żeby nam one nie umknęły. I tak jak wspomniałem, będziemy chcieli wspólnie nad nimi się pochylić i je po prostu zrealizować. Zapraszam do dyskusji. Pan Antoni Janik, były radny Rady Miejskiej, obecnie radny Rady Powiatu. Prosimy bardzo. Dziękuję bardzo. Panie... Działa, tak? Dziękuję. Gratuluję panie burmistrzu inicjatywy z tych spotkań, jak pan zapowiada, z cyklicznych, stałych. Bo to na pewno nam wszystkim przyniesie wiele dobrego.
Pana poprzednik unikał takich spotkań, a rok temu jeden z byłych radnych Rady Miejskiej ogłosił nawet dogmat o nieumielności burmistrza. No i obaj bardzo niepochlebnie skończyli. Nie ma tutaj ich wśród nas. Bo to była rzeczywiście poważna pomyłka. Bez uczciwej, rzetelnej debaty nie ma demokracji. I taką postawę, jaką pan tu przejawia, bardzo sobie cenię osobiście, ale nie tylko na pewno ja. I liczymy na to, że te nasze spotkania pozwolą nam wypracować jak najlepsze, najkorzystniejsze rozwiązania dla naszej gminy. Szanowni Państwo, jesteśmy w okresie świąteczno-noworocznym, a więc jak zwyczaj każe, składamy sobie życzenia. Ja w takiej formie chciałbym tu pewne kwestie właśnie przytoczyć. Życzyć, aby nasza społeczność lokalna wspólnie z władzami samorządowymi w przyszłym roku i na cały ten czteroletni okres nowej kadencji wypracowały nowe metody współpracy między władzą a obywatelem, korzystniejszych warunków obsługi obywateli w samym ratuszu, żebyśmy w ten sposób byli nawzajem zadowoleni z tego, co robimy. Chodzi mianowicie o to, żeby w ratuszu zmienić filozofię załatwiania petentów. Tych różnych, nieraz wydawało się drobnych, ale ważnych dla mieszkańca spraw. Żeby nie było czegoś takiego, jak to do tej pory jeszcze można spotkać, że urzędnik powiada wbrew temu, co mówi KPA. A KPA mówi, że sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki. A urzędnik mówi, nie, ja mam na to 30 dni. Nawet jeżeli to jest błaha sprawa, to za przeproszeniem palca z nudów w nosie złamie, mówiąc, a sprawy nie załatwi, czeka na ostatnią chwilę. A aż mu te 30 dni zegar obliczy. Mam prośbę również, żeby pan, panie burmistrzu, nigdy nie próbował podporządkować sobie rady, tak jak to stało się w poprzedniej kadencji. Bo jak mówię, bez solidnej, rzetelnej dyskusji i zachowania podziału władzy między władzę tą stanowiącą, a wykonawczą, nie ma demokracji, a bez demokracji to się robi bałagan, jaki żeśmy doświadczyli. Życzę również, żeby nam i panu burmistrzowi, żeby udało nam się wyciągnąć Wolsztyn z cywilizacyjnej zapaści, do jakiej doprowadziła poprzednia władza. Poprzedni włodarz gminy, nadmiernie inwestując w infrastrukturę sportową, chciał zrobić z Wolsztyna wioskę olimpijską. A zrobił wieś zabitą dechami. Przykładem takim są chociażby te likwidacja dworca PKP i PKS. W tej chwili nie ma w Olsztynie nawet zadaszonych jakichś przystanków w obsłudze tej komunikacji autobusowej. Brak jest informacji o rozkładzie jazdy, brak jest informacji o telefonach chociażby do dyspozytorów w Zielonej Górze czy Poznaniu. Tego nie powinno być. To powinno jak najszybciej być rozwiązane, bo w końcu mamy XXI wiek. A my się cofamy. My się cofamy w standardach. My się cofamy i widać, jak poprzednia władza lekceważyła sobie obywatela. Chciałem życzyć również, żeby samorządowi miejskiemu udało się przejąć szpital powiatowy.
samą odpowiedzialnością mówię, że samorząd powiatowy od lat sobie z tym problemem nie radzi. Jakie są przyczyny, różne krążą wokół tego opowiadania, ale jest naprawdę bardzo źle. W poprzedniej kadencji, już pod jej koniec, byliśmy mamieni planami rozbudowy, bardzo kosztowne przedsięwzięcie i niepotrzebne moim zdaniem. To jest odrębny temat, to powinna być odrębna debata na ten temat. Ja tylko wspomnę o tym, że na dzisiaj, mimo to, że się próbuje mamić społeczeństwo planami rozbudowy, w budżecie powiatu i w budżecie szpitala na ten rok nie przewiduje się żadnych środków na proces wymaganej ustawowo modernizacji szpitala, bez której za 20 miesięcy NFZ nie podpisze kontraktu i szpital ulega likwidacji jako uspołeczniona placówka. A czym są nieuspołecznione placówki, to mamy okazję się przekonać, co się dzieje z tymi kontraktami z POZ-ami, z podstawową opieką leczniczą, tą niepubliczną. Gdyby nie było publicznych zakładów opieki zdrowotnej, to tysiące Polaków nie miałoby dzisiaj możliwości skorzystania z pomocy lekarskiej. I chciałem jeszcze jedno przypomnieć w odniesieniu do tego szpitala. Szpital został zbudowany w 1906 roku i jego fundator zastrzegł sobie, że ten szpital ma być publiczny, a więc ogólnie dostępny. Nie tylko dla tych, którzy mają grube portfele, ale dla każdego obywatela naszej gminy, naszego powiatu. Tych moich życzeń byłoby na pewno więcej, ale chciałbym dać szansę innym. I panie burmistrzu, na ten trud wyciągania naszego miasta, naszej gminy i szpitala z tej zapaści cywilizacyjnej życzę panu szczęść Boże. Dziękuję. Ja nie chciałbym spoglądać, będąc dzisiaj tutaj razem z państwem, w przeszłość i rozliczać, rozgrzeszać lub nie poprzedników. Chciałbym raczej popatrzeć do przodu. To, co możemy razem wspólnie dla dobra naszej małej ojczyzny zmienić. Kilka kwestii poruszył pan radny Antoni Janik. Szpital, znana wszystkim, przynajmniej radnym, mieszkańcom sprawa. Już niedługo, 14, samorządowcy spotykają się, aby kolejny raz na ten temat rozmawiać. Będziemy ten temat omawiać również na najbliższym posiedzeniu naszej Komisji Zdrowia, tak aby wypracować możliwie najlepsze rozwiązanie. Tak jak pan powiedział, odnośnie szpitala moglibyśmy zorganizować całą odrębną debatę i na ten temat porozmawiać. Jest przedstawiciel starostwa, jest, widzę, pan wicestarosta, ale tutaj raczej w charakterze gościa dzisiaj. Ja myślę, że może włączę się potem do dyskusji. Natomiast, tak jak pan powiedział, sprawa szpitala wymaga na pewno odrębnej debaty. Nie chciałbym, żeby akurat dzisiaj tutaj zdominowała całkowicie nasze spotkanie. Sprawa dworca, sprawa już jest w toku. Mówimy tutaj o dworcu kolejowym. W zasadzie i jeden, i drugi, czyli i dworzec PKP, i dworzec PKS są niestety w prywatnych rękach. Natomiast samorząd miejski toczy w tej chwili starania o to, aby ten dworzec kolejowy wrócił do nas. Może nie tyle wrócił, bo on nigdy nie był samorządowy, ale żeby gmina mogła tym obiektem zarządzać tak, aby pełnił on nadal swoją funkcję jako dworzec kolejowy, ale nie tylko, bo przecież można tam umiejscowić, nie mówię o sklepach, nie mówię o kolejnym jakimś pawilonie handlowym, ale punkt informacji turystycznej, poczekalni
i tak dalej. Sprawa urzędu, ja spotkałem się zaraz po zaślubowaniu z pracownikami Urzędu Miejskiego i powiedziałem tak, tym pracodawcom urzędników jestem niby ja, ale proszę spoglądać na to w ten sposób, kierowałem te słowa do moich kolegów i koleżanek w urzędzie, iż pracodawcą są mieszkańcy naszej gminy, naszego miasta. I tak należy wykonywać te swoje obowiązki, aby ten obywatel odchodząc z urzędu był po prostu załatwiony pozytywnie, aby jego sprawa była załatwiona pozytywnie. To jest proces, który będzie wymagał czasu. Kilka informacji, które już teraz mogę Państwu przekazać. Sprawa podnoszona podczas chociażby kampanii, sprawa parkingu z tyłu za ratuszem. Będą wydzielone miejsca. W zasadzie czekamy tylko w tej chwili na stosowną tabliczkę informacyjną. Będą wydzielone z tyłu za urzędem na tym parkingu miejsca dla osób, które mają akurat do załatwienia sprawę w Urzędzie Miejskim. Przyjeżdża ktoś do Urzędu Miejskiego. Ja tą kwestię miałem podnoszoną podczas mojego tak zwanego kolędowania po mieście. Ktoś mnie zaczepił na ulicy 5 stycznia. Przyjechałem do Wolsztyna z miejscowości X. Idę do urzędu zapłacić podatek i jeszcze muszę płacić za parkowanie. To zostanie zmienione. Będą wyznaczone miejsca dla osób, które załatwiają swoje sprawy w urzędzie. Kolejna sprawa to, o czym wspominałem już przy najbliższej sesji. A jak Państwo wiecie, sesje Rady Miejskiej odbywają się i będą odbywać się w godzinach popołudniowych. Tak jak będzie sesja, tego dnia po południu Urząd Miejski będzie otwarty dłużej. Będą poszczególne wydziały pełniły dyżur tak, aby osoby, które pracują do godziny 15, mogły załatwić sprawę również po południu. Proszę bardzo. Oj, dwóch panów się razem zgłosiło na jednej linii. Moje nazwisko Cichoszewski. Odnośnie parkingów, panie burmistrzu. Byłem jednym z pierwszych w Olsztynie, który załatwiał miejsca dla inwalidów. Tu pan burmistrz wspomniał, że jadę zapłacić podatek, a ja byłem tym właśnie rozmówcą, co pan burmistrz teraz... Nie. Dobrze, ale to żeśmy też poruszali, ale to nieważne, nieistotne to jest. Mam kartę parkingową, mam pierwszą grupę inwalidzką i nie sposób znaleźć miejsca parkingowego w rynku. Byłem u poprzedniego burmistrza, u pani Justyny również, odesłano mnie do pani Małgosi, bo poprzednia rada miejska zniosła dla tych, co posiadają karty parkingowe, że nie mogę zaparkować, gdzie mam wolne miejsce, tylko muszę płacić. Uważam, że to jest niesłuszne i mam właśnie prośbę, żeby nowa rada dla tych, którzy posiadają karty parkingowe, nie pobierano opłat parkingowych. Bo na przykład w rynku, ja nie mam nic przeciwko tym, którzy parkują w rynku, ale parkują tam mieszkańcy i miejsca parkingowe są zajęte przez 24 godziny na dobę i miesiące i tak dalej, i tak dalej. Że metr śniegu jest, pytam się, była rozbudowa urzędu, zrobione specjalne wejście dla inwalidów, winda, ale nie sposób tam się dostać. Nie będę wymieniał nazwiskami, kogo tam stoją samochody, ale bardzo blisko mieszkają tam. Ale mają karty parkingowe i mają prawo tam stać. Ale można to w prosty sposób rozwiązać, że poniżej napisać karteczkę, godzinę czasu do załatwiania, a Straż Miejska do tego, żeby edukowała. Mają aparaty cyfrowe, zdjęcie robić, nie przestrzega, 5 stóp dołożyć i do widzenia. Jeszcze obok, gdzie indziej, jest miejsce parkingowe, gdzie zajmują też pracownicy samorządowi. Nie będę robił wycieczki pod żadne nazwiska. Ale te miejsca są naprawdę dla inwalidów, a ci pracownicy niech sobie wykupią abonament miesięczny. Czy jak? No nie wiem, ja mówię, nie będę robił wycieczek, bo to jest nieładnie.
To ja tyle. Dziękuję bardzo. W zasadzie dokończył Pan moje niewypowiedziane słowa odnośnie tych miejsc parkingowych. Tak, tam będzie tabliczka z ograniczeniem czasowym, to jest jedna rzecz. Dwa, ilość miejsc parkingowych dla pracowników Urzędu Miejskiego zostanie zmniejszona. Będą z tych miejsc mogli korzystać tylko ci pracownicy, którzy mają samochód do wykonywania obowiązków służbowych. Tak to się dokładnie nazywa. Jeśli po prostu muszą gdzieś pojechać, załatwić daną sprawę w terenie, pobierają z tego tytułu tak zwany ryczałt, będą mogli tam parkować. Ja ze swojego przydziału na to miejsce zrezygnowałem. Kupuję abonament. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni zebrani goście. Ja przede wszystkim chciałem z tego miejsca Wam wszystkim życzyć u progu Nowego Roku wszelkiej pomyślności, ale najwięcej zdrowia, a obecnym władzom wiele, wiele wytrwałości, bo na splendor to trzeba sobie zapracować. I myślę, że nasz Pan Burmistrz, Pan Wojtek, bo mnie tak akurat lżej to się wypowiada, bo jeszcze psychika nie dostąpiła tego u mnie, żeby się przyzwyczaić i zwracać się do Pana Wojtka, Panie Burmistrzu. Otóż do tych życzeń chciałem jeszcze złożyć przeprosiny w imieniu swojego kolegi, poprzedniego kolegi radnego Rady poprzedniej kadencji i jeszcze wcześniejszej. Ponieważ on się wypowiadał w imieniu tamtych radnych, a ja czułem się nieco po prostu niedowartościowany tym, cośmy robili przez ostatnie 8 lat. Tylko że są ludzie w specyficznym charakterze, tak jak ma kolega Antoni, że oni wówczas głośno krzyczą, tupią, jeszcze jeśli tego nie można określić inaczej, jeśli mają mikrofony przed sobą, bądź media. Ale na roboczych komisjach, jaką miałem wątpliwą przyjemność z panem Antonim współpracować, to chcę wam powiedzieć, że był bardzo skromny, pokorny i cichy. Ale głośny bywa wówczas, kiedy są media i mikrofony, a najlepiej jak kamery. To tyle chciałem państwa przeprosić za wystąpienie swojego przedmówcy, pana Antoniego Janika, żeby była sprawa jasna. Z czym tutaj przyszedłem? Ponieważ czytam lokalną prasę, jedni twierdzą, że nie warto czytać, a ja po prostu czytam i wyciągam wnioski. I tam było tak pięknie napisane w stylu amerykańskim, mamy tańszego burmistrza o 10%. Tylko te media nie sięgnęły wcześniej po dowody, które by stwierdziły, że poprzednik pana, panie Wojtku, pan burmistrz Rogoziński, jak startował po raz pierwszy, to miał o wiele niższe pobory procentowo ujmując niż pan dzisiaj. Ale nie, ja wymawiam panu poborów, bo to Rada decyduje o tym. Tak zdecydowali.